Kwiatkowski ze Spidersweb. Mamy godzinę 6 rano, ale już dawno z taką radością nie wstawałem do pracy. Łukasz, powiedz mi, co my tutaj mamy pod maską? No, pod maską mamy turbo doładowany 1.6. Tak, jedziemy silnikiem 1.6, który ma 270 koni. W tej chwili trzymamy go w trybie sport, więc spalanie jest jak na tryb sport przystało, ale też tryb sport wyostrza pracę tego samochodu, także nie ma się co dziwić. Dopóki nie przekraczamy 90 na godzinę, spala w trasie może 6-6,5. W mieście, kiedy jeździłem nim normalnie, spalał około 7 litrów, czyli mniej niż moja 15-letnia Mazda. Poznałbyś z zewnątrz, że to jest samochód, który ma 270 koni? No myślę, że najlepiej o wyglądzie świadczy reakcja moich rodziców. Wczoraj właśnie przyjechaliśmy do moich rodziców na chwilkę i tato w sumie nie wiedział, który to jest ten sportowy samochód, tak? Tak, no w tym, co wyróżnia z zewnątrz ten samochód, no to jest niższe zawieszenie, ale tu trzeba mieć oko. A tak naprawdę na pierwszy rzut oka jedyne, co wskazuje, że to jest coś mocniejszego od zwykłej 308, są dwa znaczki GTI na klapie bagażnika i na bokach samochodu. Opony są niskoprofilowe, szerokie, felgi są 19-calowe, także to też przyciąga spojrzenia. Zaciski hamulców są naprawdę potężne, bo tak jak i całe zawieszenie, całe podwozie samochodu powstały we współpracy ze sportową dywizją Peugeot. I to czuć, bo no, hamulce reagują na muśnięcie. Są bardzo, bardzo szybkie i bardzo dokładne, także hamujemy tak samo szybko, jak przyspieszamy. W tym samochodzie można byłoby się spodziewać, że to samochód no, praktycznie sportowy, tak? Czyli że będzie sztywno, będzie nami trząsło. Wrażenia z jazdy są całkiem inne. Nie jest może tak całkowicie miękko, jak w takim samochodzie, powiedzmy, miejskim. Natomiast tych dziur naprawdę nie czuć. Po przejechaniu 800 km, tak, ze Słupska do Białegostoku, w ogóle nie byłem zmęczony, tak? Pomijając to, że fotele są bardzo wygodne, to ten samochód naprawdę nie wytrzęsie nas jak taczka. Kupiliśmy sobie właśnie z Łukaszem poranną kawkę. I chcielibyśmy Wam przy okazji powiedzieć troszkę o wadach samochodu. Właśnie przy okazji kawy jest dobry moment, ponieważ mamy tylko jedno miejsce na kubek. Także Łukasz, niestety musisz trzymać kawę w ręce. No dzięki. Razem z dachem panoramicznym dostajemy też pakiet oświetlenia, dodatkowe lampki. Tutaj indywidualne dla kierowców, z tyłu są też dla pasażerów. Z tyłu mamy też schowane gniazdko 12-woltowe dla pasażerów. Mamy tutaj dwa porty USB, jeden w schowku, który właśnie doładowuje nasze GoPro. Dwustrefowa klimatyzacja jest, która jest obsługiwana panelem dotykowym i możemy ją w różne tryby ustawiać. I ta klimatyzacja jest częścią tego całego systemu multimedialnego, bo w Peugeot 308 GTI, co zobaczycie na przebitkach, mamy bardzo, bardzo mało guzików na konsoli centralnej. W zasadzie mamy tutaj tylko blokadę drzwi, podgrzewanie szyb i przycisk światła awaryjnych. Cała reszta jest obsługiwana przez ekran dotykowy 7-calowy, który jest na środku ustawiony. I Marcin, jak Ci się wydaje, jak oceniasz obsługę tego systemu? Szczerze mówiąc, ja jestem fanem takich klasycznych przycisków. Wydaje mi się, że podczas jazdy zdecydowanie łatwiej jest coś wymacać, coś dotknąć, poczuć, przekręcić, wcisnąć, niż kombinować tutaj na ekranie. Aczkolwiek no, ma to swoje zalety, wiadomo, to jest duży ekran, czyli ułatwia widoczność. Mamy tutaj nawigację, mamy tutaj różne systemy audio chociażby, które wyświetlają nam wykonawców i tak dalej, jeśli chodzi o muzykę. Także ma to swoje plusy i minusy. Łukasz, widziałem dzisiaj rano, że łączyłeś przez Bluetooth telefon z samochodem. Powiedz mi coś więcej o systemie multimedialnym. Łączyłem telefon z samochodem, bo połączenie telefonu z samochodem to jest taka pierwsza rzecz, która daje nam więcej możliwości. Możemy oczywiście, jak w każdym nowym samochodzie, rozmawiać przez Bluetooth. Możemy sterować dźwiękiem, który streamujemy na przykład ze Spotify'a z poziomu samochodu. Inicjalizacja pomiaru ciśnienia w oponach, wspomaganie parkowania. Każdej części tego systemu możemy wejść głębiej, wciskając takie drzwiczki i zmienić parametry pojazdu. Więcej informacji na temat Peugeota 308 GTI znajdziecie tradycyjnie na Spidersweb, link będzie w opisie. A tymczasem subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów, bo na pewno będzie ich jeszcze więcej. Nie odpuszczamy tematyki moto. Mówił Łukasz Kotkowski i Marcin Połowianek. I do zobaczenia. Siema.